Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie są obowiązki opiekuna samorządu szkolnego? Otóż, jako opiekunowie samorządu uczniowskiego próbujemy organizować się razem z przedstawicielami, których sami wybraliście, jakieś imprezy integracyjne, akcje szkolne oraz jesteśmy łącznikami właśnie między uczniami a innymi nauczycielami. Jakie działania i plany na samorząd uczniowski na rok 2019? Otóż my planujemy między innymi jakąś dyskotekę, może uda nam się zorganizować taki wieczór filmowy. I oczywiście z okazji zbliżających się walentynek zrobimy pocztę walentynkową i może coś jeszcze, ale to niech będzie na razie niespodzianka. Chcesz być opiekunem samorządu? Trudne pytanie, na pewno nie. Sporo obowiązków oprócz tych nauczycielskich jeszcze doszło tych właśnie związanych z samorządem uczniowskim. Czasami jest trudno to wszystko pogodzić, bo doba ma tylko 24 godziny, prawda? Tak, wydaje mi się, że jest całkiem fajne to stanowisko. Tak, podoba mi się. Czy też w przyszłym roku chciałby Pan zostać opiekunem samorządu uczniowskiego? Bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że pozwolę się wykazać innym moim koleżankom i kolegom nauczycielom w tej kwestii. Co chciałby Pan zmienić w naszej szkole? Wydaje mi się, że w tej szkole nie ma zbyt dużo do zmiany. Może bardziej jakby zaangażować uczniów w różne akcje, czy to związane właśnie z pomaganiem, albo z nauką. Ale to jest jeszcze pieśń w przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam swoje plany, ale wolę ich na razie nie zdradzić. Tak, chcemy razem z panem psychologiem Bartkiem założyć taki teatr. Na razie szukamy chętnych. Mamy kilku chętnych i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda nam się nawet wystawić jakieś przedstawienie niedługo. Ale oczywiście to zależy też od tego, ilu nauczycieli się zbierze. Czy chciałby pan przekazać coś naszym widzom? Oczywiście, uczcie się.